dzisiejsze składamy, czy one będą nieaktywne, co się z nimi stanie, jeśli uchylimy do usłaby. Odpowiem o tak. Proszę pan. Jeszcze nie są składane, tylko one dopiero będą, właśnie zaczną być składane. Właśnie po to jest ta uchwała, żebyśmy ewentualnie nie wprowadzali naszych mieszkańców w błąd, że będą mogli składać te wnioski na podstawie starej uchwały, która może zostać uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W związku z powyższym lepiej było teraz uchylić, tak? Najpewniej w styczniu podjąć nową, tak? I na nowych zasadach. Stąd też ta nasza ostrożność właśnie wynikająca z tego, żeby nie wprowadzać mieszkańców w błąd, tak? Wiesz, pytanie, skąd mamy tą pewność, że są uchylić tą uchwałę, bo to też nie mamy tej pewności, a do tego czasu wnioski można przydzielić. Tak? Nie mamy pewności jak najbardziej, natomiast ukrywam, że no, argumenty przez prokuratora są dość dość zasadne, dokładnie. Najpewniej, znaczy nigdy nie ma pewności, tak, co WSA zrobi, natomiast gorzej, jak ta uchwała będzie przez jakiś czas obowiązywała, tak, mieszkańcy złożą wnioski i ona przestanie obowiązywać. Wtedy będzie ta niepewność prawna, czy oni mogą, czy można im przyznać na podstawie tej starej uchwały stypendia, czy też nie. W związku z powyższym, tak jak mówię, lepiej z ostrożności. 4 lata funkcjonowała, a teraz już ją do kosza, tak? Fajnie. I że do tej pory nikt jej nie uchylił. No i że do tej pory ci uczeni tam z województwa, mecenasi jej nie uchylili. Do tej pory inne takie główienka uchylają, a tego nie. Szanowni Państwo, od pewnego czasu obserwujemy dość dużą aktywność prokuratury w tym zakresie, tak? Aha, no. No to jeszcze jest. To nie jest pierwsza uchwała, która jest uchylona. Prokuratura Generalna przewinien postawił szereg zarzutów istotnego naruszenia przez Radę Ministrów przepisów ustawy i to jest w odniesieniu do tej uchwały. Dlatego ją dyskutujemy. Nie wiem, pan radca uważa, że właściwym jest zrobić ten krok do przodu, żeby ulinizować się. A przewodniczący czuje się zagrożony, jak nie, to będziemy pisać o ułaskawienie. Przechodzimy w takim razie, czy są jeszcze pytania? Żeby podać bardzo szybką informację w internecie, żeby taki wniosek nie składać, bo tam będzie taka patowa troszeczkę sytuacja. Przesunie się po prostu. Dziękuję. Czy idąc tym tokiem rozumowania, to inne uchwały dotyczące nagród na zakończenie roku udzielane przez burmistrza, to być może też będą nieważne? Czy uchylamy? To się okaże. Na razie prokurator nie podjął takiej inicjatywy. Rozumiem, że wszystkie pytania zostały w związku z tą uchwałą wyczerpane. Przechodzimy do głosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? 2 osoby przeciwne, 2 osoby wstrzymujące, reszta za.